Przepraszam. Tutaj? Tak, tak, tutaj, tutaj. Dobrze. Po lewej, nietypowo. O tak. Jestem leworęczny. Dzień dobry. Bardzo nam się wesoło, ponieważ Robert Winnicki, nasz dzisiejszy gość, został posadzony po lewej stronie. To nie jest jego naturalne miejsce. No. Leworęczny mańkut to może. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Dzień dobry, Robert Winnicki, dzień Konfederacja. Dobry. Dzień dobry raz jeszcze. Jest pan spokojny w związku z tym, co dzieje się w kraju i w związku z działaniem władz dotyczącym grożącej nam epidemii koronawirusa? Nie jestem do końca spokojny. Wydaje mi się, że jest więcej gestów na pokaz niż realnych działań. Mam informacje o tym, że no, przyjeżdżają z rejonów zagrożonych, takich jak północne Włochy, całe wycieczki, czy wracają ludzie, którzy nie są w żaden sposób sprawdzani. Nie mówię już o testach robionych na obecność koronawirusa. No do niedawna jeszcze termometrów nie było na lotnisku Chopina w Warszawie. Ale nawet o termometrach, no, mierzenie temperatury, no to też jest trochę mało. Dlaczego jestem trochę zaniepokojony? Bo trzeba powiedzieć jasno, tam gdzie te epidemie się w tej chwili rozszerzają poza Chiny, a i w samych Chinach, rzecz polegała na tym, że od początku władze zaniedbały działania jakby takie prewencyjne. Bo dzisiaj byłem też na jednej rozmowie i tam redaktor mówił, no ale jeszcze nie ma żadnego przypadku w Polsce. Jak już będą przypadki, to będzie... Musztarda po obiedzie. No dokładnie tak. Bo, a że one będą, to wiemy, no praktycznie jest to pewne. Tylko pytanie jest, czy w momencie, kiedy się pojawią, czy pozwolimy, żeby to się szybko rozprzestrzeniło, czy będziemy działać błyskawicznie. I to jest... Rada Bezpieczeństwa Narodowego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę powinna być zwołana w tej sprawie, czy to już przesada? Powinna być zwołana i, no, i skoro pan prezydent chce zwołać posiedzenie Sejmu, to najpierw Rada Gabinetowa, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, czyli instrumenty, w których pan prezydent ma swoje kompetencje i ma, jako również osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo państwa, bo to jest nie tylko kwestia ochrony zdrowia, ale kwestia bezpieczeństwa państwa takiego o znaczeniu strategicznym. Epidemie mają również ten wymiar. Więc tutaj jest pole do popisu dla prezydenta i ja widzę to, że najpierw powinno się to odbyć, a dopiero potem zwoływane powinno być posiedzenie Sejmu. Wielu wyborców, wielu internautów zwróciło uwagę wczoraj właśnie na to, że mamy takie dwa sprzeczne ze sobą komunikaty. Jeden werbalny, drugi zupełnie niewerbalny. Czyli ten werbalny mówiący o tym, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest pod kontrolą, że szpitale są gotowe. Pan minister Łukasz Szumowski o tym zapewnia, zapewnia o tym premier, zapewnia o tym Michał Dworczyk, szef kancelarii, ale z drugiej strony właśnie mamy nagle specjalne posiedzenie Sejmu i wielu mówi, że to jest trochę sprzeczne. No to albo wszystko jest pod kontrolą, albo zwołujemy specjalne posiedzenie Sejmu, no bo coś specjalnego się dzieje. Czy to nie jest sprzeczność? No, moim zdaniem to posiedzenie Sejmu to jest element kampanii wyborczej. To jest po prostu element kampanii jak wyborczej. Jak wszystko teraz pewnie. Jak wszystko, ale ta sprawa, ja nie twierdzę, że ona nie powinna być omawiana również w Sejmie. Od tego jest Sejm, żeby najważniejsze kwestie dla państwa omawiać. A dlaczego też uważam, że to jest ważne? My do końca nie jesteśmy pewni, czy możemy ufać tym wszystkim raportom chińskim, które dzisiaj do nas docierają. Poszłabym dalej, uważam, że w ogóle nie można im ufać. No właśnie, bo Chińczycy dzisiaj dbają o to, starają się zadbać o to, żeby zmniejszyć jakby skalę, ale oczywiście walczą z tym problemem, walczą z tą epidemią, ale walczą też z tym, że mają potężny zastój gospodarczy. U nich to się zbiegło z takim tradycyjnym okresem nowego roku chińskiego, w którym to nowym roku całe Chiny jadą na od tygodnia do trzech do rodziny. To jest czas tak jak u nas okres między połową grudnia a początkiem stycznia. To oni mają właśnie, mieli to właśnie teraz w lutym. I teraz problem polega na tym, że wiele prowincji jest dzisiaj sparaliżowanych. A prowincja w Chinach, na przykład ta, w której wybuchła ta epidemia, to 60 milionów ludzi. No dobrze, ale wróćmy do posiedzenia Sejmu, bo pan zaczął od tego, że no tak. Nie możemy nie ufać. I możemy jakby mieć określone obawy, czy to rzeczywiście wygasa i czy to ma taki charakter, jak Chińczycy deklarują. W związku z czym to posiedzenie Sejmu jest potrzebne, ale najpierw rząd powinien przyjść z czymś na to posiedzenie Sejmu i pan prezydent, tak, jak rozumiem, skoro wnioskuje o to posiedzenie Sejmu, to powinien zacząć właśnie od Rady Gabinetowej z rządem, Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No i potem z konkretami przychodzi. To jest właściwa kolejność, bo inaczej no to wygląda wyłącznie na kampanię wyborczą. Ja wiem, że panowie i panie politycy nie lubią tłumaczyć się za swoich kolegów, ale no, spytać o to muszę, bo to jednak kolega z klubu parlamentarnego Konfederacji, czyli Janusz Korwin-Mikke, wczoraj burzę totalną wywołał w internecie, pisząc o tym, że koronawirus to jest powód do radości, tutaj cytat, bo w związku z rozprzestrzenianiem się zarazy umierają najsłabsi i najmniej przezorni, a sam koronawirus to nie broń biologiczna, lecz środek na polepszenie puli genetycznej narodu i ludzkości.
Łapie się pan za głowę trochę, czy nie? Pan Janusz znany jest z czarnego humoru i w tym wypadku... No ale ludzie umierają, no, są rzeczy, z których można żartować, a są ludzie z rzeczy, z których chyba się żartować nie powinno, to prawda? To jest gdzieś tam na granicy? Na granicy, tak, że to jest na granicy. Przy czym tu warto zwrócić uwagę taką merytoryczną, jak będę się widział z panem Januszem, zwrócę uwagę, że na dzień dzisiejszy doniesienia, te, które znamy, mówią o tym, że tu przeczą temu twierdzeniu. To znaczy pula genetyczna, nawet jeśli przyjmować takie założenia, to się w żaden sposób nie poprawi, ponieważ umierają w przytłaczającej większości ludzie starsi, tak? Czyli ci już, którzy jakby nie... Naturalna kolej rzeczy. Naturalna kolej rzeczy. I to jest bardzo duże zagrożenie, zwłaszcza dla najstarszej populacji kraju, bo 90% przypadków tych raportowanych z Chin to są ludzie powyżej 70, 80, tak? To są ludzie, którzy mają naturalnie już jakby słabsze organizmy ze względu na wiek. I to jest przedmiot troski. Dzisiaj przede wszystkim powinniśmy się troszczyć, zwłaszcza o seniorów. Ktoś złośliwie zauważył, że pan Janusz jest w grupie ryzyka w związku z tym, ale prawda jest taka, że dzisiaj to seniorzy tak naprawdę i rząd powinien kierować kampanię informacyjną w największym stopniu do seniorów. Czy pan, że poseł chyba nie powinien żartować z takich rzeczy, co? No jakby zaprosi pana Janusza, to on A bardzo chętnie, to on będzie o tym opowiadał. No wiedziałam, że pan się odetnie. Ja się nie odcinam. Odcina się pan, bo pytam, czy przesadził, a ja pan po prostu mi ucieka od odpowiedzi. Nie stosuję takiej poetyki, o, i tyle. No dobrze, co to jest za lista homosiów w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości? O tym też Janusz Korwin-Mikke pisze. Coś rozmawialiście na ten temat? Wie pan, o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Dziwne, że jeszcze nie wyciągnięto listy homosiów w kierownictwie PiS-u. Trzymają ją w szafie 15 lat ponad i mogą poczuć się w obowiązku. Nie zajmuję się, szczerze powiedziawszy... Homosiami? Tak, i życiem obyczajowym polityków z ław poselskich, niezależnie od tego, jakie plotki do mnie dochodzą. Natomiast może to w kontekście tej ustawy o związkach partnerskich, którą zapowiadał pan prezydent Duda, który jako kandydat konserwatywny raczej nie powinien tego typu rozważania iść. No ale musi walczyć o głosy, wie pan, jak to jest. No, zapowiadał to 5 lat temu, nie udało się przez 5 lat, więc teraz zapowiada na kolejne 5 lat i może myśli, że po raz kolejny uwiedzie to środowisko. To jest totalnie sprzeczne z tym, co PiS deklarował w zeszłym roku, czyli twardą walkę w obronie, prawda, jasno, precyzyjnie zdefiniowanego kryterium, małżeństwo jako jedyne, związek kobiety i mężczyzny jako jedyna forma prawna, to idzie totalnie naprzeciw. Panie pośle, czy pan w pana takiej politycznej wyobraźni mieści się koalicja z Prawem i Sprawiedliwością? W mojej politycznej wyobraźni mieści się bardzo wiele, natomiast... Nie aż tak wiele? Natomiast powiem tak, dzisiaj PiS ma pełną odpowiedzialność, drugą kadencję za to, że sprawuje rządy, a Konfederacja przygotowuje się do tego, żeby ludzi też rozczarowanych rządami niereformującymi państwa... żeby przyjąć potem na pokład tych wyborców, którzy stwierdzą, że to jednak nie było to. Więc jakby my się szykujemy do rządów, ale w kolejnej kadencji. No, ale ja nie pytam o tę kadencję, no przecież to jest oczywistość, cytując klasyka, że pytam o kolejną kadencję. A w kolejnych kadencjach będziemy się starali robić wszystko, wie pan, dlaczego pytam, bo jestem taki jeden z ostatnich sondaży, który pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby w tej chwili większości parlamentarnej. Konfederacja 9% poparcia, więc oczywiście... Oczywistym wielu wydaje się fakt, że no to by była taka naturalna koalicja. Dlatego pytam, czy to wykluczacie, czy nie wykluczacie? Ja w zeszłym roku używałem takiego sformułowania, że nie z takim PiS-em. To znaczy nie podchodzącym w ten sposób do państwa, nie podchodzącym w ten sposób do... I moim zdaniem marnującym nasze szanse rozwojowe dzisiaj, kiedy trzeba dokonywać dużych skoków. To znaczy nie z takim PiS-em. Tak, to znaczy, ja widzę w PiS-ie, spotykam nawet wielu posłów, ludzi uczciwych, pracujących, patriotów, tych, którzy naprawdę myślą dobrze o tym, jak reformować i chcieliby realnej reformy w kraju, tych dziedzin. Ale dzisiaj kierownictwo PiS-u, znaczy dzisiaj, w 2015 stwierdziło, że to nie jest ich kurs, że to nie jest ich, że oni tylko tyle zrobią, żeby utrzymać się u władzy, nic więcej nie zrobią. W tym zakresie porzucili hasło 4 RP, porzucili nawet plan Morawieckiego. Proszę zwrócić uwagę,
Zniknął. Plan Morawieckiego przewinął się jak kometa w sensie gospodarczym, tak? W 2016 roku była mowa o tym, pan premier Morawiecki mówił 22 tysiące za 4 lata, 22 tysiące średnich i dużych firm w Polsce. A mamy za 2000, koniec 2018 dane, bo jeszcze za 2019 nie mamy pełnych danych, mamy, że liczba średnich i dużych firm się zmniejszyła. No dobrze, ale mamy służby specjalne, mamy Najwyższą Izbę Kontroli, mamy aferę Banasia, mamy aferę GetBacku, mamy niezrealizowany plan Morawieckiego, jak pan mówi. I mogłabym tak jeszcze wymieniać, czasu by nam po prostu nie starczyło w tym programie. Dlatego pytam, jak na dziś prawdopodobna według pana jest koalicja PiS-u z Konfederacją w kolejnej kadencji? Jest, jeśli w PiS-ie radykalnie nie dojdzie do zmian wewnętrznych, to ja to słabo widzę. Ale zmiany wewnętrzne to znaczy zmiana kierownictwa na przykład? Na przykład. A kogo pan widzi na przykład za Jarosława Kaczyńskiego na czele PiS-u? Wie pani, panie redaktor, ja nie będę komuś meblował mieszkania, tak? Jak to ma wyglądać. Wiem, że jest tam pewne pokolenie polityków też, którzy dzisiaj dopiero wchodzą do gry. Być może to są ludzie, z którymi będzie można w przyszłości rozmawiać, ale to są czyste spekulacje, zobaczymy. Generalnie Jarosław Kaczyński ma tendencję raczej do wyjaławiania swojego otoczenia, tak? To znaczy jest takim politykiem, który w momencie... Dobry polityk to jest taki, który ma wokół siebie doradców, którzy podchodzą do niego, mówią mu: słuchaj chłopie, nie masz racji, w tym momencie trzeba zrobić inaczej. I to, czy polityk potrafi sprawnie zarządzać, to zależy od tego, czy on potrafi wysłuchać takiego głosu, takiego człowieka się pozbywa. Jak się pozbywa takiego człowieka, a to znaczy, że będzie popełniał grube błędy, bo nikt nie jest nieomylny. Jarosław Kaczyński wyjałowił swoje otoczenie przez te lata z ludzi, z którymi ja się mogłem nawet nie zgadzać, ale którzy reprezentują jakiś poziom na przykład inteligencji, typu nie wiem, Dorn czy ktoś inny, tak? Przecież to jest inny światopogląd, jeśli chodzi o Ludwika Dorna, ale to jest taki przykład. Ludzi, którzy jednak jakoś reprezentują jakiś poziom intelektualny. I w tym zakresie, moim zdaniem, dla PiS-u zmiana kierownictwa to będzie trzęsienie ziemi. To będzie trzęsienie ziemi. Natomiast, a myśli pan, że szykuje się w PiS-ie taki scenariusz? Myślę, że na pewno myśli o nim Mateusz Morawiecki. I z moich informacji wynika, że robi wszystko, żeby zbudować sobie taką pozycję, żeby być rzeczywiście tym sukcesorem, ale mnóstwo osób tego nie chce, także... Wojna buldogów pod dywanem, jak to się mówi, naprawdę pan tak sądzi, jest, że Mateusz Morawiecki kopie dołki pod Kaczyńskim? Nie, oczywiście, że nie, wręcz przeciwnie. On nie kopie dołków pod Kaczyńskim, on robi wszystko, żeby Kaczyński był zadowolony. Żeby go usynowił politycznie. Dokładnie tak. Jak idzie zbieranie pieniędzy na kampanię Krzysztofa Bosaka? Idzie. Bo ja pamiętam, był tu ostatnio i mówił o tym, że... Apelujemy że ciągle i zachęcamy. Ile się udało zebrać teraz? Szczerze, to nawet nie wiem. Musiałbym spytać pełnomocnika finansowego. Idzie zbiórka, jest dużo dorobnych wpłat, tak. Dużo ludzi, jakieś niewielkie kwoty, na których akurat ich stać i mogą, wpłacają. To nas bardzo cieszy, że duże zaangażowanie. To nadal nie są duże pieniądze, więc apelujemy o jeszcze. Natomiast cieszy nas to i liczba spływających też kart z podpisami do biura codziennie, zawalone skrzynki, listonosze. Mów pan z podpisami, pod listami. Pod listami poparcia. A kiedy uda się te 100 tysięcy zabrać? Ja myślę, że być może 100 tysięcy to może nawet już teraz jest. Tylko trzeba to zweryfikować. Ściągnięcia tego do Warszawy tak naprawdę, bo to wszystko jest w kraju. Nie? 100 tysięcy myślę, że spokojnie już jest w kraju, tylko trzeba to wszystko teraz ściągnąć i... Rację mają ci, którzy mówią, że Krzysztof Bosak jest największym zagrożeniem dla obecnego prezydenta i dla reelekcji Andrzeja Dudy? Krzysztof Bosak jest największym zagrożeniem dla tych, którzy chcą, żeby polityka wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj. I to jest zagrożenie. I w tym sensie Kidawa, i Duda, i wszyscy inni mogą się tego bać, ponieważ Krzysztof jest człowiekiem, który w parę minut potrafi naprawdę zrobić przekaz, o jakim oni nawet nie myślą, tak? Poruszyć sprawy i... Ma pan na myśli umiejętności erystyczne i retoryczne, jak rozumiem. Ale te erystyczne i retoryczne umiejętności połączone są z tym, że jest człowiek, który ma gruntownie przemyślaną rzeczywistość. On nie musi się pytać pana prezesa Kaczyńskiego, jak Duda, czy pana Schetyny, teraz już Budki,
wędrówki, tak, jak pani Kidawa-Błońska, co ma myśleć na dany temat, jak ma postępować. To jest człowiek kompletny, to jest człowiek, który 20 lat od swoich lat nastoletnich jest w życiu społeczno-politycznym, w tym samym miejscu, z tymi samymi poglądami, a jednocześnie niezwykle dynamicznie rozwijający się intelektualnie, można z nim, ma przemyślane finanse publiczne, ekonomię, ale i filozofię, ale i architekturę. On jest po prostu człowiekiem kompletnym, jednym z najzdolniejszych w naszym pokoleniu, po prostu. To bardzo taką laurkę naprawdę porządną pan wystawił Krzysztofowi. Tak, znam go kupę lat i muszę powiedzieć, że jest fenomenalną postacią, która naprawdę, no, Polska zasługuje na to, żeby to pokolenie, które już praktycznie nie pamięta komunizmu, żeby dzisiaj właśnie pokazało nową jakość w polityce i Krzysztof to robi moim zdaniem najlepiej. Na jaki wynik, jak pan sądzi, idzie Krzysztof Bosak? Po jaki wynik? Tak realnie, bo ja oczywiście wiem i to każdemu powtarzam, kto jest gościem, że walczymy o zwycięstwo, drugą turę, ale tak zupełnie realnie. Panie redaktor, no zobaczymy, no jeśli ten manewr Platformy z Hołownią zadziała przeciwko nim. Co znaczy manewr Platformy z Hołownią? No Hołownia to jest Petru 2. No, Petru w 2015 był wystawiony po to, żeby supportować Platformę, która jakby traciła w części elektoratu wielkomiejskiego, bardziej liberalnego, więc Petru, żeby tutaj zasupportować, został wystawiony. I dzisiaj mamy powtórkę, pan Cichocki ze służb specjalnych za czasów Tuska jest szefem sztabu Hołowni. No, projekt Hołownia jest po to, żeby supportować Kidawę. Zobaczymy, czy ten support nie odbierze w Kidawie w pierwszej turze tyle, że się wyniki wielu kandydatów spłaszczą do kilkunastu procent. Jeśli się spłaszczą do kilkunastu procent, to naprawdę druga tura nie jest wykluczona dla Krzysztofa Bosaka. I o to będziemy się bili. Już. Jeśli nie uda się Krzysztofowi Bosakowi dostać do drugiej tury, wielu mówi, że na pewno przekaże swoje głosy Andrzejowi Dudzie. Więc chciałabym potwierdzić lub rozwiać te wątpliwości. Na pewno to zobaczymy, co pan prezydent Duda będzie prezentował w tej kampanii wyborczej. Jeśli będzie prezentował z jednej strony pomysły takie jak związki partnerskie, a z drugiej strony pomysły typu obniżanie wieku emerytalnego, gdzie już dziś nawet szefostwo ZUS-u mówi o tym, że emerytury będą głodowe w przyszłości, więc trzeba pracować jak najwięcej i trzeba wypracowywać sobie dochody jeszcze dodatkowe, więc to jest takie mamienie Polaków, to znaczy dzisiaj damy wam 13. emeryturę, dzisiaj wam jeszcze obniżymy wiek emerytalny. I 14. i 15. i 16. jak mówił pan prezydent. Za 10 lat to umierajcie z głodu, tak? Bo już będzie po nas. Po nas choćby potop. No to jeśli pan prezydent będzie w ten sposób podchodził, czy to do kwestii finansowych, czy to do kwestii ideowych, kulturowych, obyczajowych, no to ja wątpię, czy będzie to poparcie, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak popatrzymy na całokształt tych 5 lat i zweryfikujemy też to, w którym kierunku Andrzej Duda idzie. Na razie to, co mówi, deklaruje, w jakim kierunku idzie, to mi się w ogóle nie podoba. Panie pośle, pan lubi i szanuje Roberta Biedronia, czy nie? Nie. Czemu? Lubić nie mam go powodu żadnego, bo nigdy nie mieliśmy żadnych jakby interakcji. Minęliśmy się w drzwiach w Sejmie, w sensie kiedy on już w Sejmie nie był, to ja do tego Sejmu wchodziłem. Natomiast moim zdaniem człowiek nie powinien robić kariery na swoim życiu prywatnym czy intymnym, a on w ten sposób tak naprawdę w polityce i zaistniał i w dużej mierze robi z tego show, no, zaczął robi z tego od organizacji pozarządowych, od założenia kampanii. No, od SLD, tak. SLD. No ale wcześniej była kampania przeciw homofobii, nie wiem, czy tak? Wcześniej, tak. Na pewno i dopiero później aktywność polityczna. Pytam dlatego, że jak ostatnio był tutaj Robert Biedroń właśnie, to może wypowiadał się ciepło o Konfederacji, to pójdę za daleko, ale mówił o tym, że te relacje są w porządku, że on stara się być dla was, jeśli spotyka posłów czy polityków Konfederacji, w porządku i okej, i podaje rękę. Ale to, więc byłam ciekawa, jak to wygląda z waszej strony. Nie, ale no to jest to, że my, widząc się na korytarzu sejmowym, zachowujemy się z elementarną kulturą, nie mówię już parlamentarną, ale międzyludzką, między tymi, prawda, mamy przecież swoich radykalnych oponentów właśnie z klubu Lewicy, tak, czy spór polityczny z Platformą, czy i spory polityczne, ideologiczne i merytoryczne z PiS-em, no ale obowiązuje na wszystkich
kultura, tak? Obowiązuje nas wszystkich, prawda, szacunek rozumiany jako szacunek do osoby ludzkiej. No to, to jakby tutaj nie ma w tym względzie dyskusji. Znaczy, jakby będąc w głębokim sporze politycznym i kwestionując sam sens czy sposób, w jaki Robert Biedroń funkcjonuje w polityce, no jakby zachowuje się wobec niego, jak wobec każdego innego człowieka, którego w tej polityce spotykam, tak? Z odpowiednią kulturą, po prostu. I tyle. I to piękne podsumowanie naszej rozmowy. Tak myślę. Robert Winnicki, Konfederacja. Bardzo dziękuję za to spotkanie dziś. To był Ekspres Biedrzyckiej. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Jutro będziemy dla Państwa mieli małą niespodziankę.